Lekarz-psychiatra stosuje niesamowitą terapię. Za pomocą narkotyków wprowadza chorych w stan śpiączki, a następnie poddaje ich wstrząsom elektrycznym. Tyle tylko, że pacjenci o tym nie wiedzą. Wielu nie dowie się tego już nigdy. Scenariusz taniego horroru? Nie. To przerażający film dokumentalny. Głęboki sen. Zrobiłem coś tak przerażającego, tak złego. Ośmielił się pokonać śmierć i uwolnił ukrytą siłę, co połączyło jego imię z niewyobrażalnym horrorem. Kim jesteś? Nazywam się... Victor. Ożyj. Frankenstein, na podstawie powieści Mary Shelley. Kenneth Branagh, reżyser i odtwórca głównej roli w Wiele hałasu o nic, przeniósł na ekran zdumiewającą historię Mary Shelley o człowieku rozdartym między swoją wielką miłością do kobiety a przymusem odkrycia sekretu życia. Moc to pierwotny mit. Koncepcja człowieka odgrywającego Boga i w tym procesie wybierającego śmierć. Ostrzegam, że to, co proponujesz, jest nie tylko niezgodne z prawem, ale i niemoralne. To wyłącznie surowiec. Może być ponownie wykorzystany. Czy możesz sobie wyobrazić, jaką potworną cenę trzeba będzie zapłacić? Robert De Niro, zdobywca Oscarów, gra rolę potwora. Frankenstein. Gdy czytałem tę powieść po raz pierwszy, uderzyło mnie w niej, że jest to wspaniały horror, ale także fantastyczne przedstawienie relacji międzyludzkich. Helena Bonham gra Elizabeth, która jest trzecim elementem trójkąta kosmicznie splecionych historii, rozgrywających się między Wiktorem, Elizabeth a potworem. Wiktorze, musisz nam powiedzieć, co się stało. Jest silna, niezależna i namiętna. To miłość w kosmicznym wymiarze. Chciałem, żeby to była historia naprawdę wielkiej miłości, szalonej miłości, aby widzowie odczuwali, że ci ludzie są sobie przeznaczeni, że występuje między nimi fizyczne przyciąganie, że ich dusze są splecione, że dzielą wielkie uczucie. Wiktor wyjeżdża do Austrii, gdzie jego badania medyczne zaczynają się skupiać na największej ze wszystkich tajemnic. Prędzej czy później najlepszym sposobem oszukania śmierci będzie stworzenie życia. Nie, teraz posunąłeś się za daleko. Jest tylko jeden Bóg. Jak blisko był pan, profesorze? Zbyt blisko. John Cleese odgrywa rolę mentora Wiktora, profesora Waltmana. Oni umarli na cholerę. To nic. Dzięki. Tragedia zamienia misję Wiktora w obsesję. Matko... Nigdy nie powinnaś umrzeć. Nikt nigdy nie powinien umierać. Powstrzymam to. I tylko ja będę miał klucze. To znakomite. Mózg źle przechowywany uszkodziłby się. Reszta ciała może być zastąpiona tkankami do ponownego wykorzystania. Świeże będą lepsze. Wiktorze, otwórz drzwi. Tom Hulse jest przyjacielem Wiktora, Henry. Ze względu na mroczną obsesję Frankensteina, ludzie, którzy są mu bliscy, kochają go i których on kocha, zostają poświęceni. Złożyliśmy przysięgę. Nie mogę teraz przerwać pracy. Jest ważniejsza. Od nas? Tak bardzo cię kocham. Żegnaj. Musi uderzyć teraz. It's
Żyje. Mam wizję dziecka, które właśnie się narodziło, a które nie ma rodziców. Chciałem stworzyć wielowymiarową postać, taką, która mogłaby być zła, a również niebezpieczna. Musieliśmy znaleźć aktora, w którym tkwiłyby wielka pasja, inteligencja, siła i niebezpieczeństwo. I tylko nieliczni aktorzy łączą w sobie te cechy w tak udany sposób jak Robert De Niro. Można stracić wiele czasu, denerwując się tym, co zaraz będzie się robiło, tym, co trzeba będzie z siebie wyciągnąć. Mój sposób polega na tym, że nie martwię się, dopóki nie znajdę się na planie. Myślę o tym, co niezbędne. Niektóre dni na planie się dłużyły, ale na tym polega natura tego zawodu. Przyjeżdżaliśmy do charakteryzacji. Wszyscy jesteśmy zgodni, że była świetna, ale jej wykonanie trwało niezwykle długo. Kiedy Robert pojawiał się na planie, tak naprawdę był już w pracy od 10-15 godzin. Producent Francis Coppola i John Weech współpracowali już wcześniej przy Drakuli. Zawsze uwielbiałem książkę o Frankensteinie i myślałem o realizacji jej na długo przed Drakulą. Znaleźliśmy sposób pozwalający na powrót do oryginału i robienie tego zgodnie z duchem naszych czasów. Na podstawie mojego doświadczenia jako aktora mogę powiedzieć, że zawsze się udaje. Chociaż najpierw wydaje się, że się nie uda, dookoła panuje szaleństwo i nagle wszystko łączy się w całość. Ten film jest grany na wysokich emocjach. Aktorstwo jest ciemne i pełne krwi, kiedy musi takie być, a gdy trzeba, bardzo lekkie i słoneczne. Zawieszone między wielkimi siłami natury, które sprawiają, że ludzie stają się krasnoludkami. Chodzi o tworzenie rzeczy większej niż życie. To historia wielkiego formatu i w tym sensie jest nadzwyczajnym doświadczeniem filmowym. Cóż ja uczyniłem? Frankenstein na podstawie powieści Mary Shelley.